Witajcie ludzie, jesteśmy tutaj dla was, przyjdzie on nasz żywy Bóg, Jezus Chrystus. Jesteśmy żywym przykładem tego, że Bóg żyje, że zmienia ludzi, że uzdrawia. Dzisiaj tak samo jak 2000 lat temu uwalnia nas od demonów. Jestem tego żywym przykładem. Byłem zawodowym przestępcą, przesiedziałem 13,5 roku w więzieniach. I żadne kary, sądy, prośby, groźby mnie nie zmieniły. Zmienił mnie żywy Bóg, Jezus Chrystus. Kiedy w 2005 roku narodziłem się na nowo, z Bożego Ducha, spotkałem Jezusa Chrystusa w więzieniu. Co to znaczy spotkać Jezusa Chrystusa? To znaczy zgodzić się z tym, co jest napisane w Ewangelii. Że jeżeli się narodzisz na nowo, z Bożego Ducha, żadne twoje uczynki, chodzenie do kościółka, religijne obrzędy i sakramenciki nie zbawią cię. Jesteś na drodze do piekła, człowieku. Jezus umarł za ciebie, osobiście za ciebie, za twoje grzechy, tak samo i za moje. Kiedy w 2005 roku usłyszałem od celu, że mój kolega, dzisiaj mój przyjaciel i pastor Artur Zerowski z Kościoła Mocy, chodzi z Biblią po więzieniach, mówi, że Jezus żyje i się odmienił go. Myślałem, że zwariował, że taki bandyta nie może się nawrócić, że ja nie słyszałem słowa nawrócenie. Byłem ministrantem, chodziłem 30 lat do kościoła katolickiego i to nic mnie nie zmieniło. Próbowałem różnych rzeczy. Dwa razy umierałem od narkotyków i to nie zmieniło mojego życia. Moi koledzy w wieku 25-30 lat zginęli tragicznie, zastrzeleni albo zaśpali się na śmierć. Pięć razy Bóg ocalił mnie od śmierci. Były na mnie próby zamachów. Ludzie, Jezus Chrystus, żywy Bóg. Później to zrozumiałem, że to On mnie ocalił. Dzisiaj jesteśmy tutaj dla was. Nie bałam się tutaj. Nie mamy co robić. Kochamy was, Bóg was kocha. Umarł za ciebie, nie śmiej się. Tak, kochana, jesteśmy tutaj dla was. Duchu Święty, poruszaj serca. Poruszaj serca. Ojcze, dziękujemy ci, że możemy tutaj być na ulicach Warszawy. Zdobędziemy, Ojcze, dla twego Syna to miasto, ten kraj. Ojcze, chwała Tobie na wieki. Dziękuję ci, Jezus, za nowe życie, za prawdziwych przyjaciół, nie lewusów, za prawdziwą miłość, którą wlałeś w moje serce, że tutaj jestem, że mogę im o Tobie mówić, o Twojej chwale, Panie. Dziękuję ci, że ocaliłeś moje życie, że dzięki Tobie pójdę do nieba, będę żył wiecznie, ale Jezus przyszedł też dla ciebie, żebyś miał obfite życie już tutaj na ziemi. Teraz On chce cię uzdrowić, chce ci dać nowe życie. Musisz się narodzić z Bożego Ducha, to jest napisane w Biblii. Jeżeli się narodzicie z Bożego Ducha, pójdziesz do piekła. Kto ma Ducha Syna, ten ma życie. Jeżeli nie masz Ducha Syna, jesteś na drodze do piekła. Piekło jest realne, nie ma czyśćca. To jest wymysł kościoła, to bajki są. Jeżeli teraz się nie narodzisz, powiedz: Jezus, ja nie chcę tak żyć, ja chcę cię przyjąć do swego serca. Ja wierzę, że ty umarłeś za mnie. Jezus, jesteś moim Panem. Jeżeli tego nie zrobisz, jeżeli się nie narodzisz, pójdziesz do piekła. Ja cię nie straszę piekłem, ja cię ostrzegam. Jestem tutaj dlatego, bo cię kocham. Nie dlatego, że cię chcę umoralniać. Sam żyłem tak jak większość z was. Po imprezach ćpałem. Żadne więzienia mnie nie zmieniły. Żadne sądy. 13,5 roku. 8,5, 8 lat siedziałem sam na tak zwanych N-kach, na więźniów niebezpiecznych. Moi koledzy, moi znajomi po 6 miesiącach na takiej celi już rozmawiali z telewizorem i z pająkami i mówią: dlaczego ty nie zwariowałeś? A ja powiedziałem: dzięki Jezusowi Chrystusowi nie zwariowałem. 8 lat, kochani, samotności, ale wtedy poznałem żywego Boga, który zmienił mnie, który jest realny. Mogę to wam powiedzieć i zaświadczyć. Amen.